22 kwietnia wspominamy błogosławionego Idziego z Asyżu, zakonnika. Egidiusz urodził się w Asyżu. O jego młodych latach nie wiadomo niczego pewnego. 23 kwietnia 1208 roku, poruszony przykładem pierwszych towarzyszy świętego Franciszka z Asyżu, poprosił go o przyjęcie do grona jego uczniów. Wkrótce potem wyruszył z Franciszkiem na głoszenie Ewangelii. Razem z nim udał się także do Rzymu, gdzie papież Innocenty III ustnie zatwierdził pierwszą regułę Franciszka. Prawdopodobnie też wtedy Idzi otrzymał tonzurę. Około roku 1212 udał się z pielgrzymką do Santiago de Compostela. Po powrocie do Asyżu wyruszył do Ziemi Świętej. Odwiedził po drodze sanktuarium świętego Michała Archanioła na Monte Gargano i świętego Mikołaja w Bari. Zatrzymał się także w Tunezji, by nawracać tamtejszych Saracenów. Podczas pielgrzymek zawsze zarabiał na swoje wyżywienie i nocleg własną pracą, na przykład pomagając w noszeniu wody i grzebaniu zmarłych, zbieraniu orzechów i rąbaniu drwa. Jako uważny obserwator zdobył wiele cennych doświadczeń i informacji, które umiał potem skutecznie wykorzystać. Nie przegapił żadnej okazji do głoszenia Ewangelii. Jego kazania zawsze były krótkie, ale pełne serdecznej mądrości. Był analfabetą, ale zyskał przydomek nieuczonego teologa. Niektóre jego wypowiedzi zostały spisane i zebrane w tzw. dicta aura, stanowiąc cenne świadectwo wczesnej mistyki franciszkańskiej. Po kilku latach Idzi został skierowany przez Franciszka do pustelni Fabriano, gdzie oddał się kontemplacji. Doświadczał tam też ekstaz. Zmarł w Perugii w roku 1262, po 52 latach życia franciszkańskiego. Jego niewątpliwy kult jako świętego potwierdził Pius VI w roku 1777, wyznaczając na dzień liturgicznego obchodu ku jego czci 23 kwietnia. Módlmy się. Boże, Ty wyprowadziłeś błogosławionego Idziego na szczyt wzniosłego przeżywania Twoich tajemnic. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy zawsze zjednoczeni z Tobą w działaniu osiągnęli pokój, który przewyższa wszelkie wyobrażenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.